się zdobywa olimpijskie srebro, co się czuje wtedy? To była niesamowita radość, naprawdę. Ja po tym wyścigu z Rosjankami już nie byłam w stanie się nawet skupić, bo byłam nie dość z tego szczęśliwa, że mamy już srebro, to z tego, że Kasia Woźniak może jechać w tym finale, a także wszystkie jesteśmy szczęśliwe, każda jest w swoim domu i to jest najważniejsze. Natalia, a jak to się stało, że pojechała Kasia Woźniak? Znaczy myślę, że założenie z góry było takie, że jeżeli będzie finał A, to Kasia pojedzie. Niestety, jeżeli byśmy walczyły o srebro, to na pewno nie byłoby takiej podmianki. Ja stając na starcie z Rosjankami już dzień wcześniej, wieczorem widziałam Kasię i wiedziałam, że musi być ten finał. I nie dopuszczałam innej myśli tak naprawdę do głowy. Wszystkie portale, wszyscy ludzie, którzy Ciebie znają, mówią, że to Ty jesteś bohaterką tego biegu, bo to Ty pozwoliłaś Kasi pobiec. To po prostu ja już byłam spełniona, ja już zrobiłam wszystko, co mogłam i tak naprawdę chciałam, żeby ona też się cieszyła, bo to nie jest tylko to, co ludzie widzą w telewizji, nas na starcie. My spędzamy ze sobą cały rok, wszystkie treningi na rowerach, na siłowni, także ona też włożyła w to ogromne serce i nigdy w życiu bym nie chciała, żeby ktoś się poczuł tak jak ja w Vancouver. To było po prostu dla mnie oczywiste. Ale Lubin powitał Cię zarówno teraz, jak i przed 4 laty. Jak oceniasz to powitanie? Spodziewałaś się takiej fety? Nie spodziewałam się, naprawdę. Wtedy to było na lodowisku, teraz jestem u siebie przed domem, coś niesamowitego. Dziękuję panu prezydentowi za to, że rodzice byli, że naprawdę wspaniały kierowca. Szybko dojechałam z Warszawy, to tutaj niesamowite te fajerwerki, ten podest. Myślę, że to zapamiętam do końca życia. A wiesz, ilu sąsiadów tutaj jest? Nie wiem, ale balkony są pełne. Widzę wszystkich i dziękuję naprawdę bardzo. Ja tu często biegam po tych uliczkach, jestem w domu, robię tą swoją imitację, także myślę, że każdy gdzieś tam mnie widzi, ale jestem naprawdę rzadko i cieszę się, że z nimi wszystkimi mogę się teraz cieszyć. Plan po olimpijskim srebrze to? W poniedziałek już ruszam na obóz, Puchar Świata w Incel, Puchar Świata w Herenveen, gdzie jeszcze mamy jeden bieg drużynowy przed sobą i Mistrzostwa Świata w Wieloboju, czyli jeszcze 4 tygodnie intensywne, a potem mam nadzieję, że jakiś wymarzony odpoczynek. A to złoto za 4 lata będzie? Mam nadzieję, że tak, ja dołożę całego serca do tego i na pewno marzę też o sukcesach indywidualnych, bo wiem, że mnie na to stać. Pomału do zawsze jest krok do przodu i jest teraz krok 4-letni do przodu, widzę to wyraźnie i mam nadzieję, że następny też taki będzie. Wiesz, że podłoga była mokra w pokoju, w którym twoja rodzina oglądała twój występ? Nie wiem, ale wyobrażam sobie, jakie musieli mieć emocje. Tak naprawdę ja wiem, że łatwiej jest startować niż oglądać coś z zewnątrz. Sama to przeżyłam oglądając Zbyszka, oglądając chłopców. Staje się na starcie i się jedzie, a z zewnątrz człowiek jest bezradny i nie może tego kontrolować. Stęskniona za rodzicami, za bratem? Tak, bardzo. Na pewno potrzebuję odpoczynku. Te 2 dni były bardzo intensywne. No i co teraz? Będę się cieszyć do poniedziałku domem. Czego Ci życzyć? Zdrowia. Tego życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie spodziewałam się Was tutaj wszystkich i dziękuję za to, że codziennie mnie wspieracie i jesteście ze mną i wierzyliście do końca. Cieszę się, że mogłam Wam dostarczyć tyle emocji. Mam nadzieję, że to dopiero początek. No i co tu więcej mówić? W końcu mam ten upragniony medal i... Jestem! 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 Jestem!